No więc dobra, zaczynamy. Wbijamy się na górę i będziemy doczyszczać dalej sufit? Nie. Dach. I będziemy doczyszczać dalej dach. Historia jest taka, że przecieka dach. W dwóch, trzech miejscach przecieka dach, więc trzeba po prostu uszczelnić go w całości i po wejściu na dach wszystkie trzy miejsca, w których łączą się blachy, wykazują drobne dziury. W związku z tym stwierdziliśmy, że trzeba to po prostu wziąć, wszystko zdrapać i zabezpieczyć odpowiednimi preparatami. No więc w tej chwili, używając tarcz ściernych, szlifierki kątowej, zdzieram warstwy różnych lepiszcze, które łatały tutaj te dziurki na dachu. Kupując go, wydawało mi się, że nie będzie to aż takim wyzwaniem. Aż tak dużym nie jest, ale jednak trzeba to wziąć i powyczyszczać wszystko dokładnie. Więc dzisiaj czyścimy. Jutro jeszcze będziemy czyścić, myć, szorować. Myślę, że 2-3 dni, pewnie z tydzień powinno być już gotowe. Zobaczymy. Dół też był w niezłym stanie. Wymieniamy tarczę i jedziemy dalej. Dzieciaki biegają, krzyczą, więc nagrania pełna profesjonalka. Tylko u nas, cała prawda, całą dobę. No i tak, taka to jest robota. Na przodzie już troszkę zeskrobałem tego lepiszcze cholernego, które blokowało mi najbardziej tutaj skrobanie. Ale przód też jest najbardziej zniszczony, bo mamy takie rzeczy. Teraz pokażę. Jeszcze stare warstwy lepiszcze, które należy zdjąć. Jakieś tam dziury. Tam troszkę odprysnęła farba. No i widać, że ktoś mocno podkładł, nakładł. Szpachla poszła na grubo, jak to mówią. I jeszcze w tym miejscu, więc trochę zabawy jest, ale mamy... No ale cóż, no. Widocznie tak ma być. Zaraz zobaczycie, jak będzie efekt wyglądał po. Zdejmiemy to na grubo, nie martwimy się tutaj, nie za bardzo się przejmujemy takimi szczegółami. Jedziemy. Efekt jest taki, przeszlifowane blacha po całości, trochę przypaleń, no ale trudno, nie będziemy się tym przejmować. Niestety cholera, nie mogę się dostać tam do środka, więc pozostaje to już tylko i wyłącznie zalepić i nie martwić się o to, co jest pod spodem. Jest jak jest, lepiej nie będzie. Jeszcze trochę rudej, więc to, co uda mi się zebrać, to zbiorę, a co nie uda mi się zebrać, to
No to trudno, taki będzie. Idziesz śladem rdzy? Tu nie ma żadnej rdzy. Jak to nie ma? No nic, czyściuteńko. Czyściusieńko jest, panie. No to właśnie, bo jak jest czysto według ciebie, ta rdza się skądś wzięła, to nie ma szans, żeby tam nie być. Żeby płyn przemyć, to myję tylko przy tym, co będę, wiesz, ładować. Przecież paćki tylko robimy. Dzień dobry wszystkim państwu. Pokaż, jaka to farba. Farbę. Robimy reklamę albo antyreklamę, zobaczymy. Jest to farba do mostów, która ma mieć super, hiper szczelność, wytrzymałość. Generalnie ma spowodować, że nie będzie nam kapać na łeb. Były już testy. Testy testami, a teraz paćkamy na grubo. To wszędzie. Co by się nie... Co? I tak, Kasia, może polej. No, wkładam do środka na razie, a potem se poleję drugą warstwę. Panie operator, pan się zajmie operatorką, a nie... pintalaniem. I tak wygląda pomalowany w tej chwili dach. Zabezpieczone są elementy. Wszystko jest elegancko zamalowane. Pierwsza warstwa położona. Będziemy kładli potem drugą warstwę i będziemy zabezpieczać. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało na końcu. Efekt chwilowy jest taki. Bardzo mi się podoba. Kamerujesz? Jeszcze chciałam ci coś powiedzieć. Kameruję. Ale piękna farbka. To choroba bym miał za... Nie ma. Zamiąchała bym ją. Zamiąchać ją? Nie. Ona jej nie trzeba. A czarną trzeba było. Ale czarna nie była tym. Tym? To była inna farba. O Boże, to jest to? To. Ale będzie daszek. Daszek będzie nie do zniszczenia w takim razie. Dobra, ale... Zacząłbym może z tej, znaczy, albo z tamtej? Nie, ja zaczynam od, za przeproszeniem, D strony, ale... Póki jestem na dachu, maluję do frębków. Tak. A resztę sobie pomaluję z boku. Tylko potem zastanów się, jak wejdziesz, to no bo ja polecę tak... dotąd, a tak. Potem sobie polecę z drugiej strony. No, wiem, że muszę jakoś zejść, w razie czego będę zjeżdżać po, na tyłku. Czekaj. Po szybie. Duży ruch! Jasne! Daj, farbę ci nałożę. Nie w tą stronę. Dobra, właśnie! Dobra, maluj jak umiesz. Kasia, poprawisz przecież, matka łaska. Wyschnie do tego czasu. Jak będzie cienka warstwa, to szybko schnie. Na tym nie jest żółty, nie jest maluj. Benedetta, jak się maluje? Nie. Widać, że umiesz. Potrafisz, co?
Kuba, nie, kochana. Nie ma mazania raz w tą, raz w tamtą. Idziesz tylko góra, dół, góra, dół, góra, dół. Nic innego. Trudno. Trudno. Przód, tył samochodu, nie na boki. Długi ruch. Nie na boki. Przód, tył. Nie tu, tam. Ja cię zaraz wywalę, kolega. Nie mam już farby. Te plamki będą żółto-czerwone. Zamalują się, synek, te plamki za drugim czy trzecim razem bez problemu. Co, zamalują Lutko, się na żółto? Kameru. Tak, zamalują się, będą żółciutki cały daszek. Z góry. Juhu! Tolek na tył. Tolek, proszę usiąść, bo przechylenie zrobisz tak, jak ja zrobiłem. To jest moment i nie, pan wtedy lecisz, wiesz, środek ciężkości i to zamiatamy. Tu i to pomaluj, tylko tak, żebym ja zejść mogła, tą część. Nie wejdź w farbę. Fajnie, że synek żeś dużo wziął trochę na tego pędzla, no. Kotolek dalej nie, bo tu trzeba zejść jeszcze z tego samochodu. Troszkę. Przecież to już wyschło. No ale ja na tym nie będę stawać. Tyle. Wystarczy. To mogę tu teraz. Bord. Ja muszę zejść. Ty też. Ale nie maluj dalej, no. Tu. I nie odczep się, bo cię wykopię stąd, to będziesz miał. Oddaj, chciałam powiedzieć. Ha. Tu i tu. Tu i tu, tu i tu, tu i tu, tu i tu. Chodź, synku, już. Nie. Jeszcze będę malował. Nie, to skończysz i idziesz. No dotąd. Nie. Wszystko. Nie, to Olek, bo ja muszę mieć jak stanąć też i zejść. Ty mi zamalujesz, bo ty jesteś mały, to ty się zmieścisz, a ja wiesz, się upaćkam w farbie. No to będziesz upaćkana. Aut! Ostatni. Tłumacz mi, jak ty to robisz, że jak ja maluję, to jest wszystko czyste, a jak ty malujesz, to bo sobie ty upaćkasz. Ty w dół? Na dachu, a to się bierze malutko. A ja maluję do góry. To się bierze malutko, a nie żeby ciekło po rękach, no. No to zaczynamy. Jakiś komentarz, Kasia? Boję się.